Dzień dobry. Ja nazywam się Izabela Fietkiewicz-Faszek i zaprosiłam Anetę Kolańczyk do rozmów o Marii Konopnickiej. Wyjątkowo spotykamy się dziś nie w saloniku Arka Pacholskiego, ale w pomieszczeniu obok, w Galerii 66, na tle czasowej ekspozycji pod tytułem Mariaże Marii. Trudno nie skorzystać z takiej okazji, skoro nasza opowieść w odcinkach wpisuje się idealnie w ideę wystawy, a o tej idei właśnie kilka słów powie nam jej kuratorka Monika Sobczak-Waliś. Przygotowując tę ekspozycję, od początku wiedziałam, że nie będziemy opowiadać o Marii Konopnickiej w taki sposób tradycyjny. Urodziła się i zmarła, i wypełniając całą przestrzeń faktami. Bo tak się trochę o Marii Konopnickiej nie da opowiedzieć, bo to jest postać, która kluczy, która myli tropy, która wprowadza niekiedy w błąd swoich biografów. Zdecydowałam, że ponieważ to jest tak barwna osobowość, że pokażemy różne twarze Marii i związki Marii Konopnickiej z ludźmi, z miejscami, bo przecież podróżowała i po Polsce, i po Europie, spotykając najprzeróżniejszych ludzi, którzy wywierali większy lub mniejszy wpływ na jej życie. Stąd też każdy odwiedzający w Bibliotekę Główną będzie mógł spotkać Marię Konopnicką jako Kaliszankę, Suwałczankę, bo przecież tam się urodziła, ale także jako kobietę, jako matkę, patriotkę, przecież autorka jednej z najbardziej patriotycznych, najbardziej polskich pieśni narodowych, ale też redaktorkę, turystkę, bo bardzo lubiła wspinaczki górskie. Także mam nadzieję, że odwiedzający wystawę odkryją nową, być może im zupełnie nieznaną twarz naszej pisarki. Pogadałyśmy sobie już o Marii Konopnickiej w różnych rolach. Była już córką, była żoną była. Była żoną. Czas najwyższy, żeby pokazać, jaką była matką. Maria Konopnicka urodziła 8 dzieci. I po kolei były to. Tadeusz, Zofia, Stanisław, Jan, Helena i Laura. Po drodze jeszcze jest dwójka dzieci, to są synowie, Stefan i Władysław, ale ich nie uwzględniamy, dlatego że to były dzieci, które zmarły chwilę po narodzinach, w związku z czym mówimy zawsze tylko o tej szóstce. No i też o tej szóstce wiemy coś więcej. Wychowała 6 dzieci. Wychowała 6. Dobrze. Kiedy zaczęła się jej przygoda jako matki? W 1863 roku. Wtedy rodzi się pierwsze dziecko, syn Tadeusz. No, jeden z takich ukochanych dzieci, bo z Konopnicką było tak, że ona, to nie jest tak, że ona była złą matką, że ona w sumie jakoś tak traktowała inaczej te dzieci, ale widać nawet z korespondencji do dzieci, z którymi dziećmi było jej, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, po drodze. A z którymi mniej. I Tadeusz pierworodny był ulubionym synem, ukochanym synem? Tak, no może dlatego, że pierwszy. Może dlatego, że taki trochę mało zaradny, słabszego zdrowia, w związku z czym, no wiadomo, zawsze była to większa troska. Poza tym, no myślę sobie, że zawsze to pierwsze dziecko jest też takim dzieckiem szczególnym. Pierworodny syn, no to... Na pierworodnym się zatrzymałam, więc nie wiem, jakby to było dalej, ale pewnie coś w tym jest. No dobrze, co wiemy o Tadeuszu dzisiaj? O Tadeuszu wiemy sporo całkiem, natomiast ja bym też nie chciała teraz po kolei każdego dziecka omawiać, dlatego że dzisiaj ten odcinek będzie też szczególny, bo będę dużo czytać. Ale to nie dlatego, że nie mogłabym tego opowiedzieć, tylko myślę sobie, że będzie to dużo lepiej, jeśli wysłuchacie Państwo no, słów Konopnickiej, dlatego że z tych listów właśnie, które ona pisze o dzieciach, szczególnie właśnie do stryja Ignacego Wasiłowskiego, widać bardzo dokładnie i tę jej troskę o dzieci, o to, jak zabiega przede wszystkim o to, żeby oni
cała szóstka ukończyli jakieś szkoły, ale takie, które dadzą im w przyszłości stabilne i dobre życie, które pozwoli na taką stabilizację, której ona nigdy nie miała, a za którą właściwie całe życie, do końca życia tęskniła. Tak, ale żebyśmy mieli lepszy obraz tej rodziny, to chciałabym przynajmniej kilka słów o tych dzieciach jeszcze, a potem przejdziemy do listów. No, wszystkie urodziły się w Bronowie. Wszystkie na pewno, ten okres bronowicki to był dobry czas. No bo wiadomo, wieś, przestrzeń, zdrowe powietrze, dobre jedzenie, w związku z czym to jest taki czas, kiedy dzieci na pewno są szczęśliwe, to znaczy mają dobre dzieciństwo. Tyle tylko, że tak jak Konopnicka już w którymś momencie, jak dorastają, szczególnie synowie, ona bardzo nie chce, żeby oni wyrośli na szlachciców, na takich szlachciców, jakim był ich ojciec. I ona na przykład mówi o tym wprost, że chce ich wyrwać, i tutaj cytuję, z atmosfery szlacheckiego próżniactwa i szlacheckiej apatii. To jest dla niej taki podstawowy cel, zrobić wszystko, żeby oni wyszli ze wsi i nawet jeśli wrócą gdzieś tam, to na zupełnie innych zasadach. No i teraz wiadomo, że nie stać jej też na to, żeby kształcić synów na dobrych, drogich, zagranicznych uczelniach. Chociaż to jest jej marzenie i o tym za chwilę też będziemy mówić. Ale robi wszystko, żeby pokończyli takie szkoły, to są albo szkoły handlowe, albo szkoły rzemiosł, które dadzą im właśnie w przyszłości jakiś konkretny zawód. Czym się zajmowali, to też za chwileczkę nam wyjdzie. Z dziewczętami jest tak, że oczywiście to też jest dla niej ogromnie ważne, żeby córki też się kształciły. I no, na początku jest to pensja, ale później robi wszystko, czy tam staje na uszach, żeby zapewnić córkom wykształcenie także lepsze. Także zaraz po kolei wiemy mniej więcej, jak się ułożyło to życie poszczególnych dzieci Konopnickiej i no, co pokończyli, czym się zajmowali w tym dorosłym życiu. Natomiast to, co jest bardzo ważne i to, co chcę powiedzieć, bo to się też pojawia na przykład też w artykułach w internecie, jest taki artykuł Konopnicka, matka, której nie chciałbyś mieć. I tam właśnie bardzo autor tego artykułu w taki bardzo, no chyba myślę, krzywdzący sposób dla Konopnickiej znów ją szufladkuje. Jako tę złą matkę, to oczywiście sprawa dotyczy Heleny, o której chyba powiemy najwięcej, bo to rzeczywiście jest taki najbardziej trudny epizod w życiorysie Konopnickiej, nie tylko jako matki, ale przede wszystkim jako człowieka. I to jest tak, że znów mamy dwie różne wersje i jakby dwa różne głosy, bo na przykład Jan, syn Marii Konopnickiej, nazywa ją najlepszą z matek. W związku z czym no, nie mogła być matką złą, jeśli jakieś dzieci mówią o niej w taki sposób. I też mam taką hipotezę, że ta trójka dzieci była chyba bliższa temu matczynemu sercu Konopnickiej i to był Tadeusz, Zofia i Jan właśnie. Natomiast ta pozostała trójka, czyli Stanisław, Laura i Helena, to były dzieci być może troszkę mniej pokorne, być może troszeczkę słabiej wpisujące się w ten scenariusz, który ona dla nich chciała napisać, bo nie ukrywajmy, bo to jest też myślę fakt bezsporny, że Konopnicka lubiła mieć kontrolę nad życiem tak swoim, jak i swoich dzieci. Po prostu chciała mieć pewność, że to wszystko będzie tak, jak sobie wymyśliła, ale wynikało to na pewno z troski. To, o czym mówię, ona znała biedę, ona znała głód, ona znała tułaczkę, taką poniewierkę też straszną. Bardzo trudne warunki i myślę sobie, że to był ten podstawowy cel, który przyświecał jej. I nie pozwalał, żeby w jakimkolwiek stopniu dzieci nie zadbały o siebie, no bo wiedziały, że znaczy
było wiadomo, że nie ma takich pieniędzy, które mogą zapewnić im no, jakiś spadek, tak, po rodzicach. Konopnicka bardzo zabiega o to, żeby właśnie dzieci po skończeniu na przykład szkół też miały pracę. I ona pisze mnóstwo listów do różnych osób z prośbami wszelakimi, żeby przyjęto syna, córkę, no, na jakąś tam posadę. No i teraz właśnie mamy przykład, czy przykłady takich listów. To są wszystko listy na razie do stryja Ignacego Wasilowskiego, w których Konopnicka pisze właśnie o takie prośby o znalezienie pracy. No i między innymi właśnie mamy tutaj sytuację taką, kiedy Tadeusz po 10-miesięcznej praktyce u wuja Stanisława Turskiego, wuja ze strony matki Marii Konopnickiej, która nie podoba jej się ta praktyka. Być może dlatego, że znowu jest to taka atmosfera tej gnuśności, tego szlachectwa, której ona bardzo nie chce. Prosi właśnie stryja o to, żeby postarał się znaleźć mu jakieś miejsce w cukrowni. I pisze tak. Chłopak jest inteligentny, ma 19 lat, chęć do pracy, uczył się nieźle i czuje, że trzeba mu prędko zająć się czymś tak, żeby o ile można nie ciążył na budżecie matki. Materiał na człowieka dobry, ale mu trzeba znaleźć i nadać kierunek. I to jest jeden z takich listów, chociaż oczywiście nie jedyny, bo nieco ciekawszy jest list znów do stryja dotyczący Janka. Co zrobić z Jankiem? Ani wiem, ani nie mam się o to kogo poradzić. Na kolei przy warsztatach dostałby może miejsce, ale to jest jedna z tych bram w miasto utrapień, na których wyryto laściate ogni speranca. Jaka przyszłość przy tym, jakie rozwinięcie się umysłowe? Żadne. Pragnęłabym go oddać za granicę, ale muszę wpierw kukułki spytać, czy pożyję jeszcze parę lat i czy mi sił do pracy wystarczy. Więc widzicie Państwo, jest właśnie ta troska, która tak, no na kolei okej, ale tam się nie rozwinie, tam nie poszerzy swoich horyzontów, tam będzie tylko pracował i właściwie to wszystko. Natomiast no, są jakieś ambicje, są aspiracje, są dążenia i szukanie takiego miejsca, które pozwoli nie tylko pracować i zarabiać, ale jeszcze w jakikolwiek sposób no, rozwijać, zdobywać nową wiedzę czy czegoś się uczyć. I rozumiem, że trójka dzieci wpisywała się w ten jej pomysł na ich życie, natomiast trójka wymykała znaczy, się... Stanisław nie. Stanisław nie wymykał się, to znaczy też był takim, no, charakter może miał troszeczkę bardziej buńczuczny, mniej się podporządkowywał. Natomiast Helena i... Laura. Laura nie bardzo pasowały do tego scenariusza. Zupełnie nie pasowały, tylko najpierw uporządkujmy synów. No i właśnie mamy ten list, w którym Konopnicka no, pisze wprost, że jej marzeniem jest wysłać Janka do zagranicy. Takim marzeniem jest Chemic, to jest drugi po Lipsku ośrodek przemysłowy w Saksonii. No i tam jest właśnie szkoła, która no jest taką świetną, doskonałą szkołą, kształcącą młodych mężczyzn. Ale no wiadomo, że tutaj na to nie ma pieniędzy. W związku z czym to marzenie, zresztą nie tylko o tym, żeby kształcić tam Jana, bo ona również chciała posłać do Chemic Tadeusza, musiało na razie zostać odłożone. I bardzo ważna też dla niej była edukacja córek, o czym mówiłam wcześniej. Bardzo jej zależało, żeby i Zofia, i Laura, ale Zofia szczególnie, mogły uczyć się w Paryżu w Instytucie Panien Polskich w hotelu Lambert. No i teraz wiadomo, że nie było stać Konopnickiej na tę pensję, natomiast no, marzenia mieć można i Konopnicka je ma. W związku z czym pisze list, bardzo taki płomienny. Ona potrafiła pisać niezwykle pięknie, tak z góry. Takie słowa mocne, duże. Pisze list do Izabeli Czartoryskiej z prośbą, taką właśnie gorącą, ale taką uniżoną bardzo, pokazując wielkość Izabeli i małość swoją.
swoją znikomość, o to, żeby dała szansę Zofii. No i rzeczywiście, dlaczego tak jej zależy? Dlatego, że widzi, że Zofia ma ogromne zdolności pedagogiczne i że byłaby z niej świetna nauczycielka. No i rzeczywiście Zofia zaczyna naukę w Instytucie Panien Polskich. Izabela Czartoryska-Działeńska przychyla się do prośby Konopnickiej i bardzo szybko okazuje się, że Zofia jest tam jedną z lepszych uczennic i że rzeczywiście ma no, niezwykłe zdolności do nauki, ale również zjednuje sobie ludzi swoją osobowością. Ją tam szalenie wszyscy lubią. I później listy, jakie otrzymuje już Konopnicka od Izabeli Czartoryskiej-Działeńskiej, są właśnie takie, że już później, na przykład na drugi rok, sama ona, czyli Izabela Czartoryska, proponuje Konopnickiej zostawienie tam Zofii. Ona w tym momencie, kiedy wysyła córkę Zofię do Paryża, nie ma kompletnie pieniędzy, w ogóle jest bez grosza i wiadomo, że musi dać dziecku na podróż. I wtedy pożycza, nie pierwszy, nie ostatni raz zresztą, od stryja pieniądze, dostaje właściwie bezwrotną pożyczkę w wysokości 100 rubli po to, żeby Zofię do tego Paryża wyprawić. Jest to dla niej znowu bardzo duże upokorzenie, bo ona tego nie chce, ona nie lubi. Bardzo źle się z tym czuje, natomiast no, nie ma wyjścia. I później w listach kolejnych no, bardzo dziękuję właśnie stryjowi za tę pomoc i za realizację właściwie jednego ze swoich największych marzeń. Później wiem, że stara się również o wysłanie do Paryża Laury, czyli młodszej córki, ale to już się nie udaje. Już Laura nie kończy tej prestiżowej paryskiej uczelni. I znów wrócę teraz do listów, dlatego że bardzo ciekawym listem jest list napisany przez Marię Konopnicką 27 sierpnia 1886 do stryja, oczywiście z Austrii, z takiego uzdrowiskowego miasteczka Iszl, w którym Konopnicka wtedy przebywa jako opiekunka jednej ze swoich uczennic. Jedzie tam jako po prostu taka no, pani do towarzystwa i do opieki. I pisze tak, zdaje stryjowi wtedy bardzo obszerne sprawozdanie z tego, co słychać u jej dzieci. Troje z mojej szóstki zostało w Warszawie. Tadeusz, który po moim wyjeździe przyjechał tam na ferie, Staś, który przygotowywa się do egzaminu, lecząc, jak utrzymuje się, ze swoich 11 katarów, z których katar żołądka wymagał bardzo usilnej i mozolnej kuracji przez całą wiosnę. Wreszcie Helcia, która zagospodaruje w domu. Staś wstępuje do szkoły handlowej wyższej i postanawia sobie zdobyć w drugim zaraz półroczu zwolnienie z opłaty wpisu, który jest dość wysoki. Pilność ucznia podobno taką ulgę zapewnia. Tadeusz marzy o szkole Chemic, bo z takim, jakie ma teraz, praktycznym tylko uzdolnieniem cukrowniczym, całe życie pozostać by musiał zmianowym, a te 3 lata, jakie przebył w Krasińcu, zjadły mu pół zdrowia. Marzymy tedy na tym punkcie oboje. Ja o funduszu jakim dla utrzymania go w specjalnej takiej szkole, on o chlubnym jej ukończeniu. Nie zanosi się jednak na to, abym o własnych siłach w rzeczywistość marzenie to zmienić mogła. Janek, trzeci z rzędu egzemplarz i niepośredni, tak co do wzrostu, jak i dorodności, uprawia swoje parowe młynarstwo w Zegrzynku. Ma on widoki, że zarząd fabryki wyśle go na swój koszt do specjalnej szkoły, także do Chemnic, może. O niego też teraz najmniej mam kłopotu. A że Stasiek musi się przecież jakoś wyżywić przy mnie, więc tylko Tadeusz i jego przyszłość kamieniem ciąży mi na sercu. Boże, jak tu trudno żyć. Zośka na drugi rok w Paryżu. Dostała 2 nagrody w książkach. Jedną ogólną, drugą za rysunki. No i właśnie tak wyglądają te relacje z dziećmi, które właśnie cały czas na razie robią wszystko zgodnie z planami i z tym takim, nie wiem, scenariuszem, jaki napisała dla nich matka. No i przychodzi pora na Helenę, przychodzi pora na to dziecko i teraz właśnie to jest taka największa porażka wychowawcza Konopnickiej. No i teraz pytanie, które również pozostaje pytaniem otwartym, na które ani ja, ani chyba nikt z nas odpowiedzi nie znajdzie. Dlaczego?
Co się stało, czy co stało się na początku drogi, że Konopnickiej nie starczyło siły, cierpliwości, umiejętności, nie wiem czego, a Helenie no, też nie wiem czego zabrakło, czy jakiejś porządnej diagnozy. Ja nie wiem, na ile w XIX wieku w ogóle taka była możliwa, bo choroby psychiczne jeszcze w dalszym ciągu w tamtym momencie były tematem tabu, chociaż oczywiście Helenę próbowano zdiagnozować. Wiemy też bardzo mało o Helenie, dlatego że nawet nie mamy zachowanych żadnych dokumentów. Metryka urodzenia też gdzieś zginęła dziwnym trafem. Nie mamy żadnych zdjęć, nie mamy żadnych listów, nie mamy pamiętników, a wiemy, że Helena pisała takowe. I teraz tak, wiemy, że to jest wstyd w rodzinie, wiemy, że to jest choroba psychiczna, wiemy, że choroba psychiczna połączona z kleptomanią, ale oczywiście kleptomania sama w sobie chyba to nie jest wystarczająca diagnoza, tutaj potrzeba byłoby czegoś więcej. I teraz problemy z Heleną zaczynają się właściwie w momencie warszawskim, chociaż Helena mieszka z matką, ale ona mieszka krótko. Kiedy przeprowadza się Konopnicka z dziećmi do Warszawy, to na początku Helena mieszka z nimi, a parę lat później Konopnicka wysyła ją do ojca. Tłumaczy to tym, że po prostu nie stać jej na wyżywienie wszystkich. Jaka jest prawda i dlaczego tak się dzieje, nie wiemy. Być może już wtedy Helena zaczyna sprawiać problemy, z którymi Konopnicka no nie bardzo umie sobie poradzić. No i teraz, co robi Helena, w jaki sposób płata, że tak powiem, psikusy matce, no to oczywiście jest ich sporo, ale ten taki najbardziej, najbardziej znany, ten, który też widzimy w listach Konopnickiej, bo ona o tym pisze, to jest ten, kiedy wysyła telegram do natychmiastowego przyjazdu do góry. Wtedy tam, to jest taka góra niedaleko Sieradza, wtedy tam właśnie Konopnicki jest dzierżawcą majątku i tam prawdopodobnie z nim właśnie Helena mieszka. Wysyła do matki telegram o treści. Ojciec umierający, konie czekają w Sieradzu. Konopnicka musi wtedy zebrać pieniądze na przejazd. To wymaga oczywiście dosyć sporej jazdy, ilość tam przesiadek. Jadą prawie 2 doby po to, żeby przyjeżdża z Zofią i z Janem do tej góry, po to, żeby się dowiedzieć, że nic takiego się nie dzieje i zastaje swojego męża w doskonałym zdrowiu na śniadaniu miejscowego proboszcza. No i okazuje się właśnie, że to jest ten makabryczny żart, pierwszy z takich właśnie psikusów, który ma coś powiedzieć, nie wiem, matce, być może kazać jej wyciągnąć jakieś wnioski, ale oczywiście Konopnicka zdaje sobie sprawę, że na pewno coś z Heleną jest nie w porządku. Ile miała lat wtedy Helena? Nie wiem. Mniej więcej nie wiemy, dlatego że musielibyśmy to liczyć. To znaczy tak, jeżeli jest prawdą, ale to nie jest pewne, bo skoro nie mamy informacji, że urodziła się w 1869 roku, no to w momencie, kiedy pisze ten list, to jest... No trzeba by to policzyć. Pytam bardziej o to, czy była jeszcze dzieckiem, nastolatką, nie, czy dorosłą nie, nie, kobietą. Już była... Czy to było wołanie dziecka o uwagę nie, matki? Nie, już to, była... to już nie było dziecko, absolutnie nie. Dlatego, że ona, Helena, mieszka w Warszawie.
też nie wiemy kiedy, w jakim momencie, kiedy jest z matką, kiedy z ojcem. Wiemy, że wynajmuje jakieś mieszkania w Warszawie, wiemy, że znaczy Konopnicka próbuje jej tam coś wynająć. Wiemy, że okrada tych swoich właścicieli. Robi no, jakieś też psikusy matce, przychodzi pod drzwi jej mieszkania, tam ma jakieś takie właśnie upozorowane ataki epileptyczne. No to są wszystko takie rzeczy, które powodują, że o tym jest głośno, no bo to są skandale, wiadomo, Konopnicka już jest wtedy znaną osobą, w związku z czym jest to dla niej strasznie trudne, bardzo kłopotliwe, no i oczywiście takie wstydliwe szalenie, no bo wiadomo. Natomiast ona też bardzo mówi o tej Helenie bardzo, bardzo źle w listach, bardzo brzydko i na przykład nazywa ją wyrodkiem. Wiemy, że Helena urodziła dziecko, nie znamy, bo nieślubne, była w ciąży, nie znamy płci tego dziecka. W listach Maria Konopnicka na przykład, jeżeli pisze do Zofii, w liście do córki Zofii, to na przykład mówi o nim to dziecko. A to jest kolejny właśnie problem, no bo tu pieniądze, kolejne problemy z tym dzieckiem. W związku z czym no bardzo jest trudno powiedzieć, co właściwie stało się, gdzie, w którym momencie tego procesu wychowania, że to wszystko poszło w taki sposób. Ale zwróćcie uwagę też Państwo na list, który pisze Konopnicka do męża. On będzie dotyczył właśnie Heleny. To jest listopad 1889 roku. Pisze tak: kochany Jarosławie, sędzia pokoju sam usunął się od sprawy H jako szlachcianki. Oddano papiery do sądu okręgowego. O dalszych terminach nic nie wiem. Prawdopodobnie albo ją zamkną do więzienia, albo, jeśli jak dotąd powoływać się będzie na fakt, że leczoną była w szpitalu wariatów, czym pewno adwokat jej bronić zechce, bo uznają ją za chorą umysłowo i wezwą cię momentalnie jako ojca, abyś ją wziął w opiekę. Ja bowiem usunę się od opieki tej, raz dlatego, żeby być konsekwentną w czynach, a raz już odmówiłam podpisu deklaracji przy jej wypuszczeniu ze szpitala, a powtórę, że już zanadto mnie to wszystko zgnębiło i nie mam sił do dalszego znoszenia tych ciężarów. Sama, bez żadnego jak dotąd z twojej strony udziału. Co się stanie, trudno przewidzieć i trudno temu przeszkodzić. Być może twoja obecność w Warszawie podczas tej sprawy byłaby dla rodziny naszej korzystną. Ale ponieważ piszesz, że przyjechać nie możesz, to trudno. Mnie wszystkie te przejścia i skandale i zgryzoty codzienne znużyły i zgnębiły ostatecznie. Bardzo też być może, iż Warszawę zupełnie opuszczę w krótkim czasie. Nie jestem tu nawet bezpieczną. Przed tygodniem Helena wkradła się do ogrodu z rewolwerem, chciała strzelać, wezwano policję. Dzień przed tym urządziła tu innego rodzaju skandal, odbywając jakiś atak kilkugodzinny w sieni przed moimi drzwiami naprzód, a potem w moim mieszkaniu, przy zbiegowisku całej ludności naszego domu. Te rzeczy odbierają mi ostatki sił i możliwości pracy. Od paru miesięcy nic prawie nie zarabiam. Mieszkanie nawet mam nieopłacone dotąd na ten kwartał. Tak nie może zostać nadal. Więc to są no, tego rodzaju zgryzoty. Rzeczywiście mówi się, że to opuszczenie Polski, znaczy opuszczenie Warszawy, ale w ogóle kraju i ta 20-letnia tułaczka po Europie, to była spowodowana właśnie Heleną. Tym, że ona uciekła od niej, od tego wszystkiego, co z nią było związane. I teraz ta sprawa sądowa, o której ona pisze, ona rzeczywiście się odbyła. Leopolda Mejeta, który był świadkiem właśnie na tej sprawie, mamy bardzo dokładną taką informację o tej sprawie sądowej, dlatego że Mejet pisze do Orzeszkowej, jak to się wszystko odbywało. No i tu jest takie jedno zdanie właśnie, że jeśli uznają ją za zdrową, to ją ześlą na Syberię, a jeśli uznają ją za wariatkę, tutaj cytuję oczywiście Mejeta, dlatego takie słowo, to zamkną ją w jakimś zakładzie. I wiemy, że zakończyła się ta sprawa w taki sposób, jak pisze Mejet, że 11 biegłych lekarzy uznało Helenę za chorą umysłową i niepoczytalną.
I teraz na początku była odesłana do takiego przytułku dla nieuleczalnie chorych w Górze Kalwarii, tak się nazywał ten zakład. Natomiast ona też uciekała, więc przebywała w bardzo różnych zakładach i tam w każdym z nich wszczynała kolejne skandale. W związku z czym wiadomo, że tutaj sytuacja jest taka bardzo trudna. Na pewno ostatnim miejscem pobytu Heleny był zakład psychiatryczny Drewnicy. Tam trafiła za sprawą, czy dzięki staraniom brata Jana. On był taki też najbardziej opiekuńczy i on najbardziej troszczył się z całego rodzeństwa, troszczył się o los Heleny, nie chciał jej tak zostawić samą sobie. Tam najprawdopodobniej zmarła, ale nie wiemy kiedy, w jakich okolicznościach. Nie wiemy też, co się stało z jej dzieckiem. Natomiast też taka sprawa, która była takim gwoździem do trumny, który spowodował, że Konopnicka powiedziała dość, wyjeżdżam i więcej nie chcę już mieć z tą sprawą nic wspólnego, było to ta próba samobójcza. Helena zażyła truciznę i oczywiście zostawiła taką informację, że zrobiła to na wyraźne żądanie matki. Tam się odbyła sprawa w sądzie, no Konopnicką oczywiście tam targano, ciągano po sądach, chciano to wyjaśnić, no bo czy rzeczywiście było tak, że nakłoniła córkę do samobójstwa. Więc to już po prostu ono ją złamało na tyle skutecznie, że ona już nie była w stanie się podnieść, no i nie była w stanie walczyć już więcej z tymi właściwie no, takimi, powiedziałabym, bardzo trudnymi historiami, których, no, z których Helena też chyba nie zamierzała odpuszczać. Jak pisze Konopnicka, robiła to w taki sposób, że gdyby nie to, że właśnie mamy osobę chorą, tak, czy niepoczytalną, miałoby się wrażenie, że to jest po prostu niezwykle inteligentna osoba, tak precyzyjnie i tak dokładnie planująca wszystko, bo wszystkie te jej no, psikusy, tak to nazwijmy, chociaż to nie jest dobre słowo, były zrobione w taki sposób, że no, mistrzowsko i rzeczywiście z detalami, drobiazgami, wiarygodnie bardzo, bo nawet te pozorowane ataki epileptyczne były po prostu takie, że wszyscy no, byli pewni, że tutaj rzeczywiście coś się dzieje, po czym się okazywało, że to absolutnie nie jest tak. No ta niezwykła inteligencja nie wyklucza się przecież z chorobą psychiczną, więc jak najbardziej wszystko się układa w całość. Dobrze, tu mamy Helenę i teraz chciałabym o tym najukochańszym synu kilka słów usłyszeć. O Tadeuszu. O Tadeuszu. Znaczy no, Janek to też był też najukochańszy syn, natomiast z Tadeuszem jest rzeczywiście taka sprawa, że tam się wiąże się osobista tragedia Konopnickiej, dlatego że Tadeusz bardzo młodo umiera. Natomiast zanim dojdę do Tadeusza, to chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kiedy już dorosły dzieci zaczynały wychodzić za mąż bądź się żenić, Konopnicka nie na wszystkie śluby jeździ, bo nie zawsze może. Ona wtedy już jest za granicą i to się wiąże z tym, że nie zawsze może przyjechać. I na przykład na ślubie Zofii, który odbył się 10 lipca 1890 roku, przyjeżdża. To jest ślub z Bolesławem Królikowskim. Zofia owdowiała później, wyszła za mąż jeszcze raz za Adama Mickiewicza, który no nie jest w żaden sposób spokrewniony z wieszczem. Natomiast na ślub Zofii nie przyjechał, nie wiadomo dlaczego, Jarosław Konopnicki, ojciec Zofii. Natomiast pod koniec sierpnia 1890 roku odbył się również ślub Tadeusza. I na ten ślub Konopnicka nie przyjeżdża, ponieważ nie może dostać przepustki. Ale już pół roku później, 6 stycznia 1891 roku, pisze do stryja z Monachium. Jadę w smutną i bolesną drogę do mego Tadeusza, śmiertelnie chorego do Sannik. Choruję na zapalenie kiszek i żołądka. Najlepsi doktorzy byli tam na wezwanie moje. Teraz pojechał doktor Krajewski, operator. Jakbym już grób tego chłopca widziała, z takim uczuciem tam jadę. I teraz doprecyzować, tylko chciałam, że Tadeusz pracował w cukrowni w Sannikach i miał prawo jako pracownik cukierni leczyć się w tamtejszym szpitalu. Natomiast stan był już na tyle poważny, że Konopnicka no, robiła wszystko, żeby mógł pojechać do Warszawy i tam właśnie
w warszawskim szpitalu Dziesiątka Jezus miał opiekować się i operować Tadeusza dr Władysław Krajewski. Był tam ordynatorem i takim no, jednym ze bardziej znanych warszawskich lekarzy, chirurgów. On rzeczywiście taką operację przeprowadził, natomiast wkrótce potem, znaczy chwilę po tej operacji, nie wiem, dwie czy trzy doby później Tadeusz zmarł. I teraz długi czas była taka informacja, powielana zresztą, ona również jest w książce Marii Szypowskiej, że Tadeusz zmarł na zapalenie wyrostka robaczkowego. Natomiast tutaj przyczyną śmiertelnej choroby i tej operacji, która ostatecznie się nie udała, czy udała, ale no nie przyniosła oczekiwanego skutku, był skręt jelit. I po śmierci Tadeusza Konopnicka napisała wiersz, jeden chyba z piękniejszych swoich wierszy, Tu się droga załamała, który jest właśnie poświęcony Tadeuszowi. Natomiast jako najdroższe pamiątki po synu zachowała garść ziemi z jego grobu i krzyżyk, który nosił na piersi. I te rzeczy miały później znaleźć się także w jej trumnie. O to prosiła w liście swojego syna Stanisława. Kurier Warszawski, dodatek poranny Kuriera Warszawskiego z dnia 15 stycznia 1891 roku zamieścił nekrolog świętej pamięci Tadeusz Konopnicki, syn Marii Jarosława, przeżywszy lat 27. Po długiej ciężkiej chorobie zmarł w Warszawie dnia 12 stycznia. W głębokim smutku pozostawiona wdowa wraz z rodziną zmarłego zaprasza na żałobne małżeństwo. Nabożeństwo. Na żałobne nabożeństwo, tak. Maria zresztą również co roku na imieniny syna i w rocznicę śmierci zamawiała mszę. Nawet jeśli była poza krajem, to zobowiązała dzieci, żeby się tym zajęły. Tadeusz jest pochowany również na cmentarzu Powązkowskim. I teraz znów fragment listu. Teraz śpi cicho w kawałku ziemi, który na własność mu nabyłam. To jest znowu list do stryja, a ja odpocząwszy nieco u Zosi w Dąbrowie, wróciłam pracować, odrabiać ludziom to, co mi na pogrzeb pożyczyli i na tę chorobę. Wiele współczucia doznałam, ale mam duszę chorą, jakby zranioną i wiele rzeczy uraża ją, jakby fizycznym bólem. Każdej nocy przeżywam tę jego noc ostatnią, a rano wstaję do roboty, najemnica życia. Takie gorzkie listy jest dużo, ale rzeczywiście tak jak Maria jest szalenie pościągliwa i prawie nie uzewnętrznia emocji, tak w przypadku na przykład tych listów, które dotyczą czuwania przy umierającym Tadeuszu i jego śmierci, tego co działo się później, to nawet jeśli czytamy z pozoru chłodną relację, to czujemy ogromne emocje tam zawarte. I teraz mamy jeszcze ślub Laury Konopnickiej ze Stanisławem Pytlińskim w październiku 1892 roku. Konopnicka jest wtedy w Nicei i również nie jest obecna na ślubie córki. Wysyła jej tylko list i życzenia. Natomiast małżeństwo Laury nie trwało długo, ponieważ Laura marzyła o karierze aktorki. Życie jako matka i żona było kompletnie nie dla niej. No i oczywiście też nie umiała, chciała prowadzić życie niezależne, nie umiała i nie chciała chyba również podporządkować się do takiej tradycyjnej roli kobiety jako żony i matki. I to, co jest też bardzo, rzuca taki trochę cień na Marię Konopnicką, to, że ona na przykład pisała listy, donosy do teatru, żeby ją wyrzucili, bo ona nie ma za grosz talentu, że jest w ogóle nie ma jednego płuca. Laura chorowała na gruźlicę, więc rzeczywiście też była bardzo, bardzo trudne były te odsłony czy kolejne ataki. No niemniej jednak do końca życia oczywiście nie przeszkodziła córce w karierze, zresztą była uznawana Laura za jedną z najbardziej takich w tamtym czasie, na jedną z takich najbardziej uzdolnionych aktorek krakowskich. Więc rzeczywiście talent miała i to, co jest właśnie też takie dziwne, no bo skoro mówiliśmy o tym wcześniej, sama doznawała przemocy ze strony Jarosława, pisze w liście do zięcia, że gdyby ona była mężczyzną, to by wiedziała, co zrobić z taką niepokorną kobietą, a on tutaj się kompletnie nie sprawdza. Niemniej jednak z zięciem będzie utrzymywać stosunki przyjazne, bardzo przyjazne do końca życia.
Na ślub Janka w 1893 roku również nie przyjedzie, jest wtedy w Awinionie i oczywiście też nie może przyjechać. Natomiast Janek to będzie ten syn, który przejmie od Radziwiła, dostanie od Radziwiła pracę dzierżawy młynu w Arkadii, tym pięknym, niezwykle pięknym miejscu. Tam będzie przyjeżdżać Konopnicka. Chociaż do końca życia Janek tam nie będzie, bo później jeszcze jak straci tę pracę, porzuci Arkadię, wyprowadzi się do Ciechanowa i tam umrze. I teraz już tylko jako końcówkę, żebyście też Państwo widzieli. Właściwie żadne z dzieci Konopnickiej nie żyje długo. Tam nie ma jakiejś wielkiej długowieczności, no bo teraz ja tylko podam daty już na koniec urodzin i śmierci z wyłączeniem Heleny, no bo tutaj niewiele wiemy. To mamy tak, no Tadeusz 1863-1891, Zofia 1866-1956. To jest jedyna osoba, która przeżywa wojnę, drugą wojnę światową. Dalej mamy Stanisława 1867-1929, później mamy Jana 1868-1930, Laurę 1872-1935. Czyli no, widzicie Państwo, że dzieci Konopnickiej długo nie żyją. Mamy potomstwo tylko u dwójki, Zofia i Jan. Najbardziej znanymi takimi osobami to byli prawnukowie. Joanna Modrzejewska, prawnuczka ze strony Zofii, i Jan Bielecki to jest właśnie ze strony Jana. Żyje jeszcze, znaczy ta linia Jana wygasła, natomiast linia Zofii jeszcze żyje, tam już są kolejni pra wnukowie, ale ta pamięć o babce, prababce nie jest już taka żywa. No, oni mają swoje życie, znaczy no oczywiście, że jest, mają świadomość, kim są, natomiast no, to nie jest już tak, jak to było jeszcze z prawnukami, którzy no bardzo dbali, szczególnie Jan Bielecki, którzy bardzo dbali o to, żeby ta pamięć o słynnej prababce była żywa, ale przede wszystkim o to, żeby ona była dobra.